Dzień dobry Państwu. No muszę powiedzieć, że spodobało mi się opowiadanie do kamery, dlatego będę opowiadał do kamery. Może w takim cyklu tygodniowym. Ten tydzień rozpoczął się w niedzielę od wieczoru wyborczego. Zobaczcie. W obsługę wieczoru wyborczego Radia Zachód zaangażowana była cała redakcja publicystyki. Krzysiek Chmielnik, Adam Ruszczyński, Andrzej Pierzchała w Gorzowie, do tego Marek Poniedziałek i Łukasz Brodzik, którzy ogarniali internet. Tego dnia od rana śledziliśmy informacje i nieoficjalne wiadomości dotyczące wyników. Na Twitterze obowiązywał hashtag Bazarek i ceny produktów, które można było łączyć z komitetami wyborczymi. Haha! Jest redakcja publicystyki. Wieczara publicystyki. Po ile pistacje? A kakao, widziałeś? Kazamata. To jest kazamata. Kakao. Kazamata to nie może być raczej na piętrze, nie? Może okazać się raczej nie. 6 maja 2019 roku wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 42,4%. Kiedy wszystko stało się jasne, zaczęło się komentowanie, analizowanie i prognozowanie tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Ten wieczór zakończył się po północy. Niewiele było snu, a kolejny dzień zapowiadał się równie intensywnie. No właśnie. Po wyborach zwykle bardzo intensywnie pracuje się nad zbieraniem komentarzy. I tutaj właśnie pani redaktor z panem profesorem rozmawiają o tym, jak to się stało, że wynik wyborów jest taki, a nie inny. Dlaczego zagłosowano tak, a nie inaczej. Jak to wyglądało w poszczególnych miejscach w kraju. No, w dyskusji, jak sądzę, w tym tygodniu będzie wiele, całe mnóstwo. Ja poczekam i zaraz nagram pana profesora również do naszych wiadomości. A o 8.15 w radio mam swoich gości, z którymi będę rozmawiał. To będzie Marek Ast i Waldemar Sługocki, a więc przedstawiciele dwóch ugrupowań, które zdobyły największe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A to jest Jacek Michalewicz. Jeden z najbardziej znanych operatorów na ziemi lubuskiej, jak to wiesz, nawet w całej Polsce. Dzień dobry panie Zbyszko. O, jak minutka. Krótkie przygotowanie do rozmowy. Zaraz antena. Jedna, druga. No i trzeba przygotować się do otwartego mikrofonu Radia Zachód. Także dziś komentarzy, myślę, nie zabraknie naszych szanownych słuchaczy. Także zapraszam. Bardzo proszę, to panie senatorze, tutaj pana posła proszę. Tutaj na tych dwóch, tak. Tak, wszystko. Efekt ciężkiej pracy w trakcie całej kadencji i w Europarlamencie, jeżeli chodzi o naszych europarlamentarzystów i tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy robi od 4 lat w Polsce. Pokazujemy, że jesteśmy wiarygodni, pokazujemy, że dotrzymujemy słowa. Ale oczywiście to jest też taki syndrom, który utrzymuje się, czy taka tendencja, która się utrzymuje od pewnego czasu, że im dalej na wschód, tym to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest większe. Tutaj chyba obywatele Polski Zachodniej mogą dotknąć Europy Zachodniej wprost. Każdego dnia pracują, mają związki, relacje, wiedzą, czym tak naprawdę jest Unia Europejska, czym jest demokracja.
No, nie do końca się zgodzę z panem senatorem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te refleksje dotyczące poziomu życia i tego, że tutaj na zachodzie my jesteśmy bliżej zachodu. No jeżeli chodzi o poziom życia, o wysokość płac, niestety na wschodzie często żyje się lepiej niż tutaj u nas. 47,76% to wynik Koalicji Europejskiej w okręgu lubusko-zachodniopomorskim. PiS ma 36,85%, a trzeci wynik to Wiosna, 7,46% poparcia. Najwięcej głosów w okręgu otrzymali Bartosz Arłukowicz oraz Joachim Brudziński. Jak podaje TVP Info, mandat do Europarlamentu zdobyła także Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dobry wieczór Państwu we wtorek. We wtorek wieczorem. Spieszę donieść, że to miejsce to nie jest pomieszczenie redakcyjne. Wprawdzie mamy elegancką piwnicę, dość duże piwnice w radio, ale to jest akurat moja osobista piwnica, w której od czasu do czasu się może nie tyle ukrywam, co jest to azyl, wiadomo. We wtorek chciałem opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na zachod24.pl. To jest portal publicystyczny naszej rozgłośni i tam zrobiłem taką wrzutkę, w której zestawiam dwie reakcje czy zapowiedzi prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Z jednej strony to, że on zamierza startować w wyborach do Senatu na 99%, tak w wywiadzie prasowym poinformował jakiś czas temu. No a teraz po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach zapowiedział, że jeżeli ta sytuacja się powtórzy w październiku podczas wyborów parlamentarnych, to on na poważnie rozważy emigrację, znaczy chce wyjechać z Polski. No i tu skwitowałem te dwie sytuacje w ten sposób, że ciężko nadążyć za panem prezydentem Tyszkiewiczem, bo nie wiadomo, czy chce się wyprowadzać, czy chce walczyć o tę demokrację i być senatorem RP. Czas pokaże oczywiście, natomiast mi się zebrało od pana prezydenta. Zresztą nie pierwszy raz, historia naszej relacji jest bardzo złożona, ale zachęcam do lektury i tekstu i naszej wymiany uprzejmości na zachod24.pl. Znajdziecie link do tego artykułu i komentarzy pod filmikiem. Czwartek, 30 maja. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam panią serdecznie. Gdzie? W żadnym wypadku. Zapraszamy do środka. Nie, gdzie? Pan dyrektor zawsze o czasie i we właściwym momencie. Dobrze. Chodźmy. Pan dyrektor Tadeusz Dzwonkowski. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach zielonogórskich. Dziesiąta dziewiąta rocznica wydarzeń zielonogórskich. Uroczystości przy Filharmonii, dawnym domu katolickim, wystąpienia, program artystyczny i złożenie kwiatów pod pomnikiem i na grobie księdza Kazimierza Michalskiego. W porównaniu z uroczystościami z ubiegłego roku, dużo skromniej. Mówią, że liczy się jakość, ale mam nadzieję, że w 60. rocznicy weźmie udział jeszcze więcej mieszkańców. Link do relacji z tego wydarzenia znajdziecie w opisie vloga. Dzisiaj dziennikarze radiowi robią wszystko, to znaczy od nagrywania, wideo, dźwięku, popisanie, edycja,
No i filmowanie w końcu. Czasami spotykamy też miłe osoby. Dzień dobry. To była pani Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. To lecę do redakcji, bo otwarty mikrofon za 10 minut. Najgorzej to z tym pakowaniem sprzętu. Dzień redaktor. Dobra, słuchajcie. Zaniosę sprzęt. Jeszcze kawa. A właściwie po co kawa? Radio, proszę. Proszę. Jak być może niektórzy z was wiedzą, od jakiegoś czasu latamy w radio. Z dronów pokazujemy Zieloną Górę i okolice. No i latam sobie. Taki latający reporter. Bardzo to jest fajne. Miłe. I w ogóle poszerza perspektywę widzenia świata. Także na koniec zapraszam na wycieczkę.